Tekst manny na 12 lutego, a cierpliwość niech prowadzi swe doskonałe dzieło, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by niczego nie brakowało, Jakuba rozdział pierwszy werset czwarty. Komentarz parauzyjny. Bez praktykowania zalety cierpliwości nie można uczynić ani jednego kroku postępu. Żadna też łaska nie zdobi piękniej charakteru chrześcijanina, nie zdobywa uznania sumienia świata, ani nie wielbi Boga wszelkiej łaski, którego prawda jest jej natchnieniem. Jest ona nieskwapliwą cichością, usilnie próbującą powstrzymać fale ludzkiej niedoskonałości i słabości, i z wielką starannością dążącą do odzyskania boskiego podobieństwa. Jest powolna do gniewu i pełna miłosierdzia, szybko dostrzega ścieżki prawdy i sprawiedliwości i natychmiast na nie wstępuje, zdaje sobie sprawę z własnych niedoskonałości oraz współczuje innym w ich niedociągnięciach i brakach. Reprint nr 3090 Komentarz epifaniczny. Cierpliwość jest zaletą serca i umysłu która znosząc przeciwności w radosnym duchu, do samego końca trwa w obranym przez siebie postępowaniu. Zaleta ta jest absolutnie nieodzowna do osiągnięcia doskonałego charakteru w pełnych przeciwności warunkach związanych z chrześcijańskim życiem. Przeniknie ona i udoskonali wszystkie inne zalety wymagane u chrześcijanina, dlatego jest jedną z uniwersalnych łask. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 37 wersety od 7 do 9. Poddaj się Panu, a oczekuj go, nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach Jego, na człowieka, który dokazuje, cokolwiek zamyśli. Przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości, nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić. Albowiem złośnicy będą wykorzenieni, lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą ziemię. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 7 werset 8. Lepsze jest dokończenie rzeczy, niżeli początek jej lepszy jest człowiek cierpliwego ducha, niż ducha wyniosłego. Treny Jeremiasza rozdział trzeci wersety od 24 do 27. Pan jest działem moim, mówi dusza moja, dlatego mam w nim nadzieję. Dobry jest Pan tym, którzy na nie oczekują, duszy takowej, która go szuka. Dobrze jest, cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pańskie. Dobrze jest mężowi nosić jarzmo od dzieciństwa swego. Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 15. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, Którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Rozdział 21 werset 19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Rzymian rozdział 2 werset 7 Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, oddarzy w wieczny. Rozdział 5, werset 3, a nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje. Rozdział 8, werset 25, ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy. Rozdział 12, werset 12, w nadziei się weselący, w ucisku ucierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Rozdział 15 wersety czwarty i piąty, bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy niech Wam da, abyście byli jednomyślni między sobą, według Chrystusa Jezusa. Drugi Koryntów, rozdział dwunasty, werset dwunasty. Jednak znaki apostoła pokazane są u Was we wszelkiej cierpliwości, w znamionach i w cudach, i w mocach. Galatów rozdział szósty werset dziewiąty, A dobrze czyniąc nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządzi będziemy nie ustawając. Kolosensów rozdział pierwszy wersety dziesiąty i jedenasty. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej, wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością. Pierwszy Tesaloniczan rozdział pierwszy werset trzeci. Bez przestanku przypominając skuteczną one wiarę wasze i one pracowitą miłość, i one cierpliwą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Żydów rozdział 6 wersety 12 i 15, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Rozdział 10, werset 36: Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Rozdział 12, werset 1: I my, zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Pieśni 1, 130, 11, 44, 125, 136, 183. Wiersze brzasku 278. On nas prowadzi. Lektura uzupełniająca. Reprint numer 5650 Pytania, jakie przechodziłem, przechodziłam w tym tygodniu doświadczenia związane z cierpliwością, jak zostały przyjęte, jak wpłynęły one na mój charakter, co okazało się w nich pomocne. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.